rano naczelny wódz wydał rozkaz wycofania korpusu generała Skwarczyńskiego na południe. Po długich, ponad dwuletnich oczekiwaniach pojawia się wreszcie na ekranach kin Tajemnica Westerplatte. Film, który zdążył wywołać sporo kontrowersji, zanim jeszcze rozpoczęły się prace ekipy filmowej. Nowa wersja, bo przypomnijmy, pierwszy film o Westerplatte ukazał się w 1967 roku, niesie ze sobą próbę odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się na tym skrawku polskiej ziemi w ciągu 7 ciężkich wojennych dni kampanii wrześniowej. Czy major Sucharski był dowódcą dobrym, czy żołnierze wpisywali się w etos? Dlaczego bronili się tak długo mimo beznadziejnej sytuacji na froncie? O tym m.in. rozmawialiśmy z Adamem Czubem z Multikina. Ten film się pojawia w końcu po tych, tak jak wspomniałeś, długim oczekiwaniu na dużym ekranie. Nie tylko kontekst historyczny, ale także zmiana obsady aktorskiej. Tak? Majora Sucharskiego na początku grał Bogusław Linda, później ze względów zdrowotnych zrezygnował, zastąpił go Michał Żebrowski. Zresztą plejada polskich gwiazd, nie polskiego dużego ekranu, tak? Bo w rolach głównych też i Jan Englert, Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Kuba Wesołowski. Mi się bardzo spodoba rola Mirosława Baki, który uważam, że zagrał świetnie. Natomiast film mógł powstać dużo wcześniej, ale dobrze, że powstał. Znaczy dobrze, że trochę pokazuje obraz trochę zwykłych ludzi, od Branzawy, bohaterów, którzy jak w wierszu kamień do nieba szli. Tutaj pokazuje obraz ludzi, którzy się boją o własne życie, którzy nie radzą sobie z pewnymi sytuacjami, ze stresem, z sytuacją, w której się znaleźli. Powiedziałeś o tych aktorach, którzy, no tutaj osoby, które powiedzmy są jakby przeciwnikami tych samych postaci, znaczy tych samych aktorów, które grają inne postacie, bo tutaj mamy aktorów serialowych, ludzi, którzy no, grają w wielu produkcjach. Czy to jest minus, czy to są po prostu wymogi nowoczesnej produkcji, żeby stawiać na tych aktorów, którzy się po prostu sprzedadzą? No, to jest ciekawe pytanie, myślę, bo faktycznie w niektórych postaciach ci aktorzy nie do końca się sprawdzają, nie do końca pasują, ale z drugiej strony film musi przyciągnąć obsadą. Jako pracownik kina wiem, jak to wygląda, tak? Często jest pytanie, a kto gra tam w tym filmie, tak? Także nazwiska przyciągają do kina, przyciągają do tego, żeby film dany obejrzeć. Te główne role majora Sucharskiego i kapitana Dąbrowskiego, obsadzone przez takich, a nie innych aktorów, pewnie wzbudzą wiele wzajemnych tutaj jakichś argumentów za i przeciw, bo takie już się pojawiają. No i tak powinno być. Ty jesteś miłośnikiem kina z historią, przynajmniej zawodowo nie masz nic wspólnego, więc zadam ci takie pytanie, czy ten film jest oddany w pewnym historycznym realizmie? To znaczy, czy dla ciebie był rzeczywisty, realny? Bo też słychać czasami takie głosy ze strony historyków, że tam są pewne takie fakty pomieszane. Czy dla ciebie jakby, powiedzmy, jest to pytanie takie do po prostu widza, kinomaniaka, czy wszystko było ok? Ja tego nie odpowiem, tak? Tak naprawdę nikt z nas nie znalazł się w jednostce, na Westerplatte nie znalazł się we wrześniu 1939 roku i niektóre rzeczy na pewno reżyser to powiedział, tak? Na pewno w niektórych sytuacjach wczuł się w te zależności dowódców, żołnierzy, tak? W ich rozterki, czy oddać placówkę, czy nadal się bronić. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć i dlatego nie do końca też jestem zwolennikiem takich właśnie prób, że historycy mówią, ale nie, to było zupełnie inaczej. To nie jest film dokumentalny, tak? To jest film fabularny. A zatem historyczna fabuła z plejadą polskich gwiazd, Michałem Żebrowskim, Borysem Szycem, Piotrem Adamczykiem i wieloma innymi znanymi aktorami średniego i młodego pokolenia. Reżyseria i scenariusz Paweł Chochlew.
kolejny film, którego w lutym nie możemy przegapić, to Syberiada. Zrealizowany z większym rozmachem i przez reżysera Janusza Zaorskiego, film Syberiada Polska to epopeja rodzinna umiejscowiona w dramatycznych wydarzeniach z 1940 roku, kiedy Sowieci w czasie czterech wielkich akcji zesłali na Sybir blisko 1 000 000 Polaków. Widzowie poznają losy przesiedlonych z perspektywy młodego chłopca, który wraz z rodziną trafia w głąb azjatyckiej Rosji. Polacy, kto nie pracuje, tot nie jest. Historia cierpienia, historia tułaczki Polaków, którzy zostali wiezieni na wschód. Historia, która przez poprzedni ustrój tak była trochę pomijana. Nie mieliśmy takiego filmu polskiego na ten temat. I dobrze, że on w końcu powstał. W jakiej formie i jak to odbiorą widzowie, to już zaprosimy na film do kina. Można ten film nazwać epopeją, bo jest to historia rodzinna, a na potrzeby filmu zbudowano od podstaw taki obóz, który był podobny do tych obozów, które budowali Sowieci na wschodzie. Dokładnie. Z ciekawostek, w skali 1:1 zbudowano obóz w podwarszawskim Celestynowie. W ogóle sam film był nagrywany w bardzo wielu miejscach, tak? Produkcja wysokobudżetowa, bo i zdjęcia były kręcone w Polsce, ale też zdjęcia były kręcone w Rosji, daleko, daleko. Koczmo, już umarłaś. Życzę wam, żebyśmy następne święta mogli spędzić już w Polsce. Ja was, Polaków, nienawiżę. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku magazynu 35 mm. Do zobaczenia już za 2 tygodnie.